może bym tak był łaskaw i napisał do rezygnacji z Platformy Obywatelskiej, to nie muszę się po prostu na Trzaskowskiego. To dajemy. Będę pisać. Słucham? Będę pisać. Będę pisać? A PESEL? To już nie. Pamięta pan? Ja w głowie nie. Nie zna pan? Tu mam PESEL. A to już te wzory podpisów są takie, co powinny być? Która? Bo jeszcze nie wiadomo chyba, tak? Wzory wiadomo, podpisów. Wiadomo, już wiadomo. Pan redaktorze będzie najlepiej wiedzieć. Ja nie wiem. Wzory podpisów są takie, jakie były. Takie poprzednio, jasne. Jak poprzednio, dokładnie. Dobra. I powiem panu, że mogę to odręcznie zrobić, aby było wszystko, co potrzeba. Ma pan rację. Wie pan o konferencji prasowej naszej kampanii wyborczej. Dzisiaj mamy przepiękny, słoneczny, czerwcowy dzień, 31 lat temu. Zmieniła się nasza piękna ojczyzna. Świętujemy wolność, co było dzisiaj widać na wszystkich autobusach komunikacji miejskiej. Bardzo żałuję, że nie możemy być wszyscy w Gdańsku, ale proszę państwa, wspaniała rzecz się dzisiaj zaczyna. Zaczynamy kampanię, a ja mam ogromną przyjemność przedstawić państwu szefa sztabu. Pan prezydent Tadeusz Kościołowski. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, nie ma lepszego dnia niż dzisiaj. 4 czerwca to dzień symboliczny, to dzień historyczny. 31 lat temu Polska rozpoczęła drogę ku wolności. Dzisiaj Rafał Trzaskowski w Białymstoku, w naszym regionie, również rozpoczyna kampanię wyborczą i drogę do prezydentury. Proszę państwa, my chcemy, żeby prezydent, który zasiądzie w sierpniu w Pałacu Prezydenckim, był prezydentem wszystkich Polaków, żeby łączył, a nie dzielił. Ale dla mnie osobiście najważniejszą sprawą jest to, że oprócz tego, że Rafał Trzaskowski ma liczne przymioty, takie jak świetne wykształcenie, jak władanie językami obcymi, jak doświadczenie zarówno w polityce krajowej, jak i europejskiej, to również jest samorządowcem. Co prawda jest samorządowcem od niecałego półtorej roku, ale poczuł, co to jest samorząd, rozumie samorząd, docenia samorząd. My niestety do tej pory nie mieliśmy wsparcia od urzędującego prezydenta. Samorząd jest notorycznie niszczony. My właściwie w ten rok pod względem finansowym jest tak naprawdę bardzo trudny i kolejnego roku, jeżeli będzie taka sama polityka, my nie przeżyjemy. Dlatego też Rafał Trzaskowski jest naszą nadzieją. Nadzieją Polski samorządu. Nadzieją tych, którzy uważają, że małe ojczyzny są bardzo ważne. Że małe ojczyzny tworzą tę wielką ojczyznę. My będziemy robić to, co robimy do tej pory, ale potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy pomocy i na tę pomoc będziemy mogli na pewno liczyć, jeżeli Rafał Trzaskowski zostanie, a wierzę w to głęboko, zostanie prezydentem Rzeczpospolitej, no, najprawdopodobniej w lipcu, bo w czerwcu to pewnie się nie uda, chociaż pięknie byłoby, gdyby to była pierwsza tura. W tej chwili jest to bardzo duży entuzjazm, bardzo duża energia. Dzisiaj rozpoczęliśmy, jak już było możliwe, o 7 rano zbieranie podpisów. Czujemy to, że ludzie chcą zmian, że przyszła ta pora po to, żeby zmienić gospodarza w Pałacu Prezydenckim, bo ten prezydent nie sprawdził się. Jest prezydentem jednej partii, jest prezydentem partyjnym, jest prezydentem, który podpisuje wszystko na zawołanie. Jest prezydentem, który według konstytucjonalistów wielokrotnie złamał konstytucję. Przyczynił się do demontażu Trybunału Konstytucyjnego i podniósł rękę na niezawisłe sądownictwo. My chcemy, żeby władza w Polsce była władza ustawodawcza, wykonawcza i władza sądownicza. I tego będziemy bronić i tego będzie bronił nasz prezydent Rafał Trzaskowski. Także proszę państwa, to sztab, ten nasz sztab jest sztabem obywatelskim, nie jest sztabem partyjnym. Jak państwo widzicie, jest reprezentowany przez różne
środowiska, oczywiście również przez środowiska polityczne, ale także przez młodzież, ale także przez przedstawicieli różnych zawodów. Chcemy, żeby ten nasz głos z Białegostoku był słyszany na cały region, żeby ta energia, która jest w nas, ta chęć działania, rozlała się na całe nasze województwo pozytywnym odzewem i zwycięstwem Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. Dziękuję bardzo, oddaję głos Krzysztofowi Nikitorowiczowi. Czujemy wielką energię i wsparcie białostoczan. To są chyba pierwsze tego typu wybory, kiedy przed biurem na przykład Platformy Obywatelskiej czy przed stolikami ustawiają się kolejki mieszkańców miasta, żeby złożyć swój podpis. Ludzie przychodzą, odbierają listy. Właściwie ta zbiórka jest taka spontaniczna i czuć wielką energię wśród obywateli Polski. Ta energia jest nie tylko w Warszawie, nie tylko w Gdańsku, jest również w Białymstoku, jest w Zambrowie, jest w Suwałkach, jest w całym naszym województwie. Dlatego wszystkich jeszcze raz zachęcamy do wsparcia. Zostało jeszcze kilka dni. Na pewno zbierzemy kilkaset tysięcy podpisów. A za to, co już zebraliśmy, dziękuję wszystkim mieszkańcom naszego miasta. Dziękuję. O zabranie głosu poproszę przewodniczącego Rady Miasta, pana Łukasza Prochoryma. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, 4 czerwca 1989 roku jest symbolem odnowy demokratycznej w naszym kraju. 4 czerwca 2020 roku czujemy ten wiatr odnowy, o którym śpiewał zespół Perfect w autobiografii. Wierzę, że wszyscy białostoczanie chcą prezydenta, który będzie łączył, a nie dzielił. Dlatego proszę, aby wszyscy białostoczanie dołożyli swoje dwie cegiełki do tego sukcesu Rafała Trzaskowskiego. Pierwszą cegiełką niech będzie podpis pod listami poparcia, drugą cegiełką głos oddany 28 czerwca. Jak powiedział pan prezydent Zbigniew Kitorowicz, również od około 15 lat uczestniczę w różnych wyborach, chodzę z kartami, do których się zbiera podpisy. Nie pamiętam, aby były takie sytuacje, kiedy wychodzi się dzisiaj, czy wczoraj wychodziliśmy na ulicę i ludzie sami podchodzili i prosili o to, aby móc zapisać się na listę poparcia dla pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Za te wszystkie głosy bardzo białostoczanom dziękuję i proszę, abyśmy w Białymstoku 28 czerwca opowiedzieli się za prezydentem, który łączy, który jest prezydentem wszystkich Polaków, który szanuje konstytucję, który rozumie, czym jest silna Polska w rodzinie europejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Czy panowie wezmą i panie jakiś urlop? Bo widzę, że tu dosyć duża ekipa reprezentacji Urzędu Miasta w Białymstoku jest na czas kampanii. Proszę państwa, jest godzina 15:40. To pracujemy poza godzinami urzędu. Dzisiaj rano też byłem o godzinie 7 do godziny 7:20, tak aby być na czas pracy. Natomiast jeżeli trzeba będzie w godzinach pracy, wtedy będę brał urlop. Na przykład jeżeli będzie przyjeżdżał Rafał Trzaskowski, trzeba będzie mu towarzyszyć i będzie to dzień pracy, wtedy będę brał urlop. Ja, proszę Państwa, umiem oddzielić sprawy polityczne od spraw samorządowych. Nigdy tego nie łączyłem i można to w bardzo prosty sposób oddzielić. Dlatego też w urzędzie urząd pracuje normalnie, nie zaniedbuję pracy w urzędzie. Natomiast po godzinach pracy mogę robić to, na co mam ochotę. A w tym wypadku mam ochotę na pomoc Rafałowi Trzaskowskiemu. Panie prezydencie, jaki pomysł sztab ma na kampanię pana Trzaskowskiego? Nie mówię tutaj o Białymstoku, Suwałkach, Bielsku, Fajnówce, ale o Sokołach, Kolnie, Kuleszach Kościelnych. Proszę Państwa, myślę, że ludzie już widzą, co się dzieje w naszym kraju. Mają dosyć nepotyzmu, dosyć kolesiostwa, mimo tego, że ta propaganda jest sączona jak ten jad do serc i umysłów naszych rodaków, to wielu z nich po prostu widzi, co się dzieje. My będziemy starali się dotrzeć do wszystkich, jakie są możliwości oczywiście. Rafał Trzaskowski obiecał wizytę, jeszcze nie wiem, kiedy ona będzie, dopiero sztab się ukonstytuował wczoraj wieczorem, nie podejmowaliśmy do tej pory żadnych działań, dlatego też każdy głos jest ważny. My będziemy do tych ludzi docierać poprzez oczywiście kampanię wizerunkową, czyli będą już są produkowane banery, które
lada dzień, być może jutro, pojutrze dotrą do naszego województwa. Też wezmę udział, myślę, w tej symbolicznej akcji banerowej, ale dzisiaj dociera się do ludzi poprzez przede wszystkim internet. Będziemy bardzo aktywni w internecie. Ja osobiście na Twitterze, czy też na Facebooku. I zachęcam do tego młodzież, zachęcam do tego, żeby ta energia, która jest w tej chwili w nas, rozlewała się. Proszę Państwa, głos wczoraj z Wysokiego Mazowieckiego. Odosobniony być może, ale tam akurat mam kontakt z osobą, która była w małej kawiarence. I pani mówi, nie mam ciasta, bo nie mam dla kogo piec, bo nic nie dzieje się. Kawę mogę zrobić, ale proszę Państwa, to co oni zrobili z tym krajem, głosowałam, ta pani mówiła, głosowałam na Dudę, już teraz nie zagłosuję, zagłosuję na Trzaskowskiego. Jeden głos prawdziwy, autentyczny i takich głosów potrzebujemy jak najwięcej. A czy Państwa konflikt z rządem jednak nie szkodzi mieszkańcom Białegostoku? Bo nawet ostatnie wydarzenia... Nie mamy żadnego konfliktu. No jest konflikt o spalarnię, konflikt o środki finansowe. To nie jest konflikt z rządem. My chcemy, proszę Państwa, ja dzisiaj nawet na konferencji powiedziałem, że mimo tego, że marszałek nas kamieniem, to w niego chlebem i odpowiadamy pozytywnie na dofinansowanie pociągu do Waliu, bo on z tym wystąpił. Natomiast te pytania, które zadał, są pytaniami kuriozalnymi, są pytaniami politycznymi. To właśnie tam się upolitycznia wszystko i łączy się z Rafałem Trzaskowskim i robi się przekładaniec śmieciowy. No to jest niegodne tego urzędu. Marszałek powinien odróżnić pracę dla samorządu od pracy partyjnej. Mamy jeszcze jakieś pytania? Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy wszystkim bardzo i prosimy śledzić wszystkie informacje. Zwyciężymy. To może tak już na końcu ekstra. Ten Solidarność, liternictwo, symbolika, to ma jakiś związek z obecną Solidarnością? 4 czerwca. To stoi, to jest dzisiaj na pamiątkę 4 czerwca 1989 roku. Nie ma nic wspólnego z dzisiejszą Solidarnością, bo ja dzisiaj z Solidarności wystąpiłem. Żadnych praw autorskich nie naruszę. Nie burzę. Mamy, to jest prawo na to. Ten autor dał dawno już prawo do tego, żeby tego używać. Także proszę Państwa, ja dzisiaj na znak protestu wystąpiłem z Solidarności po kilkunastu latach członkostwa, że związek zawodowy stał się przybudówką jednej partii. Jest to dla mnie niedopuszczalne i opowiedział się po stronie jednego kandydata, a powinien bronić praw pracowniczych. Nie chcę być w przybudówce jakiejś partii. Nie jestem żadnej partii, a tym bardziej nie chcę być w przybudówce. To napis. Czyli celne pytanie zadałem na końcu, prawda? Tak, akurat nawiązał. Pan prezydent się przyznał, że wystąpił. Dzisiaj. Symbolicznie. No i przed chwilą się przyznał właśnie. Tak jest. Już napisałem to. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo.